Mamy lipiec 2020 roku. Czas pandemii, koronawirusa, także to nie jest najlepszy czas dla wyjazdów zagranicznych, natomiast absolutnie można zwiedzać Polskę, a jest co oglądać. Jedziemy 140 km poza Warszawę do Kazimierza Dolnego. Kazimierz i okolice. Kazimierz Dolny nad Wisłą, jak perła między wzgórzami, swoistym pięknem nam zabłysnął ryneczkiem z kamienicami. Na środku rynku jest studnia, na kamienicach atyki. Wszystkie budynki w słońcu południa lśnią jak nowiutkie buciki. Wioska Mięćmierz ma rodowód sięgający XV wieku. Pierwsze wzmianki są z 1409 roku. Obecnie charakter wybitnie osady skansen. Przed nami będzie wiatrak, młyn, który został sprowadzony z miejscowości z okolicy Puław. Na miejscu są domki kryte strzechą, a w oddali po drugiej stronie Wisły widok na zamek w Janowcu. Szczerze Bóg miasta strony, a jeszcze wyżej pejzaż podniosły krajobraz górzy zielonych. Znajdujemy się teraz nad samą Wisłą, na terenie rezerwatu przyrody. Przed nami Krowia Wyspa, znajduje się tam rezerwat ptaków. I tak to wygląda, czaple są tutaj podobne. Zjeżdżają w to miejsce ludzie, dla piękna miasta wzdłuż ciszy, by oczy nacieszyć po trudzie, nerwy stargane wyciszyć, napoić duszę pejzażem, co jest jak balsam kojący, stanąć przed łąki wielkim ołtarzem, by wchłonąć opar pachnący. Wszystko samo. Czyli najpierw pan go przeniósł, a potem pan go to robił. I potem robię to teraz. Dostaliśmy tam mały spadek, to nie mały spadek, bo to mnie kosztowało, przeliczyłem na samochód, to najlepiej oddaję, to jest 18 maluchów, Fiat. No i tak najpierw nabyłem tą działkę, tutaj rosły buraki takie pastewne. No i tak się zastanawiałem, co tu zrobić. Mnie nie interesowała jakaś dacza. Żeby mieszkać. Mamy mieszkanie i uważam, że mieszkanie jest najważniejsze w życiu człowieka, żeby mieć wygodne mieszkanie. Jasne. Natomiast te pieniądze trzeba było jakoś rozsądnie zainwestować. Tak, jakoś sensownie, sensownie wykorzystać. No to nabyłem tą działkę. No i oczywiście pierwsze kroki skierowałem do... Najpierw była działka, czy najpierw młyn? Nie, to było pole uprawne, tylko ta Ale działka. Ale co było pierwsze? To... Najpierw kupił pan wiatrak? No najpierw kupiłem pole, które trzeba było zamienić na działkę rolną, na działkę budowlaną. Aha. No to oczywiście pierwsze kroki skierowałem do dyrektora tutaj w Kazimierzu, konserwatora, pana Żurawskiego. No pan Żurawski w pierwszym momencie, kiedy się dowiedział, że ja chcę tutaj coś wybudować poza domem pani Małgorzaty Szejnet, tutaj moją sąsiadką jest pani bardzo miła, sympatyczna pani Mróweczka, pracuje niesamowicie, ona nawet wygrała konkurs z Kogito na podstawie tej książki Czarny Ogród. Warto przeczytać, jakby się Ślązacy tutaj właśnie urządzali. Ja na tu mieszkam, no i wtedy mówię, panie dyrektorze, nabyłem tam działkę, coś chciałam z tą wykorzystać. Nie ma mowy. Ja mówię, dlaczego nie ma? Bo tam nie ma działa. Ja mówię, przepraszam, Małgorzia Szejnyś się wybudowała, a to sprawa polityczna. No to jak polityczna? Bo pracuje, że pracuje u Mieczysława Rakowskiego w polityce, to sprawa polityczna? Mówię, a co wy chcecie robić z tego Mięcimierza? Naturalny skansen. Nie, naturalny skansen. Bardzo ja wybuduję, przeniosę wiatr, wybuduję wiatr. Wtedy pan Żurawski, no spadł nam pan z nieba. No ale nie było to takie, oczywiście władze miejscowe były za jak najbardziej, natomiast wojewódzkie to i tak dalej, to były czasy komunizmu, 75 rok.
No i wtedy skierowałem się do dyrektora Muzeum Wsi pana Ryszarda Królikowskiego, który wskazał mi takie dwa obiekty, które warto się po prostu zainteresować i tego uratować przed zniszczeniem. No i jeden w Bałtowie, drugi w Osinach. To nabyłem to za 25 tysięcy, to były nieduże pieniądze, no ale samo przeniesienie, no właśnie, samo to przeniesienie, przecież ja tutaj sprowadziłem z Bieszczad, z wiatrołomów 110 metrów sześciennych drzewa. Poza tym, ponieważ ta sprawa oparła się aż o ministerstwo, ministra kultury i dziedzictwa narodowego w Warszawie, pana Teichmę, więc musiałem po prostu to zrobić tak solidnie, żeby to nie była taka jakaś lipa. Yes. Więc porządnie to wszystkie te... Poza tym warunek był sine qua non, to 75% substancji zabytkowej. Bo to mi dawało takie prawa, że w przyszłości, jak będę przeprowadzał jakieś remonty, na przykład dwa lata temu zmieniałem dach, no to mnie kosztowało 20 tysięcy, zmiana dachu, to 10 tysięcy zwróciło mnie Ministerstwo Kultury i Sztuki. No i ale właściwie taką pierwszą, bo po tych wielu perypetiach, oczywiście wiele ludzi było za, wiele było przeciw, ale mój przyjaciel Kazimierz Parfianowicz, który jest historykiem sztuki, wykładał historię sztuki na UCS-ie, no i dostarczył mi akwarelkę malowaną od strony Kazimierza po prawej, Wisła, po prawej stronie zamek w Janowcu, a po lewej wiatrak. I czyli ta, historycznie uzasadniona. Tak, uzasadniona historycznie. Absolutnie. No i wtedy właśnie z tą akwarelką udałem się do ministra kultury i właśnie dziedzictwa narodowego, pana Teichmy, oczywiście. No i pan Teichma, jak zobaczył to w ogóle nie miał żadnych wątpliwości, powiedział tak: podpisuję, żeby ci z Ciemnogrodu już nie mieli nic do powiedzenia. No oczywiście, w tym trochę mam przyjaciela drugiego, to Karol Majewski, który mnie też pomagał, muszę tu wymienić go. No i przystąpiłem do budowy, no to mnie kosztowało to sprowadzenie tych, całą historię tych perypetii, jest trudności, rzucane mnie pokłody, umieściłem w sentencji, na skrzydłach, w sentencjach właśnie łaciński, Epurski Mułowy, to jest dzieło Galileusza, bo to mówię tego, to dzieło mówi, właśnie ja, no o tym, że jednak Ziemia się kręci, prawda? Wokół Słońca. A mnie przed tym zarzucano i takie mówiono, że niech sobie pan wybije, że pan w wiatrach będzie się kręcił. A Pursi mułowy, a jednak i inny tam per astra, audates fortuna, juvat i tak dalej. No w każdym bądź razie, no, udało się. A moją taką największą satysfakcją to jest to, że to znalazło akceptację zarówno tu władz miejscowych, mieszkańców, jak również turystów. Ludzie przychodzą, jest jakieś zadowolenie, że to ludziom się to podoba, że to mogło zostało, właśnie został ten obiekt wybudowany, no i jakoś wzbogacił ten krajobraz. Nie, z całą pewnością przyczynił się pan do tego, że Mięćmierz jest po prostu miejscem znanym. Tak, że jest, mało jest osób, które wybierają się do Kazimierza czy w okolice, które tu nie zajrzą. Między innymi dlatego, No ja to nie ogrodziłem, no niech każdy tutaj, każdy, zresztą umieściłem historię, historię tego obiektu i tam w ostatnim zdaniu takie zdanie umieściłem, że wejść ze względu na punkt widokowy, widok na zamek w Janowcu i przełom Wisły, wejście jest dozwolone za zgodą, no bo trzeba było powiedzieć, za zgodą właściciela. Jasne. Tak, ale miałem tutaj w pierwszych początkach, to były lata, miałem wtedy 40 lat. To jak mężczyzna ma 40 lat, to ma takie potrzeby, chciałby coś zrobić, dokonać jakiegoś dzieła. Bo w ogóle, to oprócz tego wiatraka, to miałem w planie przeniesienia cerkiewki, bo ta moja działka sięgała za tą drogę.
No i wtedy tam właśnie z kolegą Karolem Majewskim znaleźliśmy nad Bugiem drewnianą cerkiewką, cerkiewkę, bardzo, bardzo naprawdę taką ciekawą, z Bali, no i trzeba było ją uratować, bo już niszczała. No i wtedy zgłosiliśmy się do arcybiskupa Kałwy, to były czasy, dawne czasy, biskup Kałwa wprawdzie takie zrobił, tylko taką uwagę małą, proszę Państwa, nad Wisłą nie było prawosławia. Ja mówię, ekscelencjo, to nie będzie cerkiew, tylko to będzie taka właśnie, taki kościółek. Nie ulega wątpliwości, że ten Mięcimierz by dużo zyskał, bo to mieliśmy takie plany, a najważniejsze, że tu mieszkańcy byli chętni, chętni byli pomóc tutaj. Przecież no, ci byli murarze, którzy, studenci, którzy pomagali, także to, można było to zrobić. No ale władze komunistyczne nie wyraziły zgody. Po prostu milczały, nie zainteresowali się przeniesieniem tej cerkiewki. Szkoda. Bo ta wieś, to kiedyś to była taka wieś rybacka przed II wojną światową. Wiadomo, że w Kazimierzu to zamieszkiwało bardzo dużo ludności żydowskiej. Tak jak w Lublinie 45% to było właśnie ludność żydowska. Więc i ci Żydzi zaopatrywali się tutaj w ryby u tych, bo to była taka wieś rybacka. No i właściwie, no, można powiedzieć, był to taki film kręcony, Awans. I właściwie to ta wieś to była takim przykładem takiego awansu. No w tej chwili w Mięcimierzu to jest około 48 daczy. Zamieszkują tu różni ludzie, tacy artyści, malarze, pisarze, prawnicy, lekarze. Także jest nawet tutaj wśród nas pan właśnie pana Szkanazy. To jest znana osoba, bardzo ciekawa, która też tutaj ma tutaj swój dom. No nie będziemy już panu zajmować czasu. Ja z przyjemnością. Pójdziemy sobie już, pojedziemy dalej. Choć przyjdzie czas stąd odjechać, bo szkoła, bo dom, bo praca. W sercu będziemy zawsze czekać i znów będziemy tu wracać. Gdzie kameralne zacisze, oaza zdrowia, spokoju. I znowu kartkę zaraz napiszę, szukam wolnego pokoju. Znajdujemy się teraz w miejscu nad Wisłą, gdzie w 1939 roku, 9 września, dopłynęły skarby wawelskie, były ewakuowane z Krakowa. W ten sposób je zabezpieczono, wywieziono przez Rumunię do Kanady. W centralnej części Mięcimierza znajduje się studnia osłonięta gontem. Kazimierzu nasz, ty coś w sobie masz, ci zostawią serca, w którym szczęście dasz. Kazimierzu nasz, ty coś w sobie masz, ci zostawią serca. Mięcimierz już za nami, dotarliśmy teraz do Kazimierza Dolnego nad Wisłą. Miasto perełka na mapie Polski, niezwykle oblegane przez turystów. Sama mieścina ma raptem 2800 mieszkańców. Natomiast w sezonie tutaj głównie turyści stanowią większość. W okresie przedwojennym połowa ludności to byli Żydzi, także mamy tutaj tygiel kulturowy, co widać. Liczne festiwale się odbywają w okolicy. Miasto bardzo ładne. Główna atrakcja to przede wszystkim rynek, ruiny zamku, no i lokalizacja nad Wisłą. Bardzo malowniczo tutaj jest. Co ciekawe, Kazimierz to jest historyczna Małopolska. Herbaciarnia u Dziwisza. Dzień dobry, poproszę tak, Dziwiszówkę, letnia łąka, Irish cream. W Dziwiszówce to nie tylko picie herbat, ale także zakupy. Można sobie praktycznie dowolną herbatę lokalną wybrać i kupić.
I oto jesteśmy na rynku. Po raz pierwszy byłem tutaj na początku lat 90. w ramach standardowo wycieczki szkolnej. Potem dwa lata temu, to był wrzesień, było tutaj zupełnie pusto i dzisiaj tak wygląda lipiec, pełno turystów. Przed nami mały rynek, ale to nie znaczy, że ludzi jest mniej. Wszędzie jest dużo. A teraz zmierzamy do znajdującego się przy samym rynku kościoła Fary. W środku do zobaczenia na pewno ołtarz, ambona, chrzcielnica i najstarsze zachowane w Polsce w całości organy. Teraz na moment słońce zaszło i jaka ulga. Czas na trzecią atrakcję w okolicach Kazimierza. Będzie to wąwóz korzeniowy. Malowniczy kręty z wystającymi korzeniami. Nie jest to naturalny wytwór. Chłopi miejscowi wozami wyżłobili taką formację, do tego woda zrobiła swoje. W taki oto sposób kończy się wąwóz. Jest na koniec takie pokaźne pole z porzeczkami czarnymi, które dojrzewają właśnie. Opuściliśmy już Kazimierz, jesteśmy w tym momencie w Janowcu, po drugiej stronie Wisły. Plan był taki, żeby się przeprawić promem, niestety promy nie pływają z powodu poziomu Wisły, jest zbyt wysoki. Niestety musieliśmy jechać na okrągło, nadkładając drogi przez most, przez Wisłę, ale już jesteśmy. Kończymy naszą jednodniową wycieczkę z Warszawy. Jeden dzień to jest absolutne minimum, żeby zobaczyć te trzy miejsca. Spokojnie można spędzić nawet trzy dni. To jest Janowiec, zamek, ruiny, tam w dole kościół, knajpa, gdzie jedliśmy przed chwilą. Po drugiej stronie widać Wisłę, dokładnie na wprost skrzydła wiatraka, gdzie dzisiaj rozpoczynaliśmy naszą wyprawę. Tam nie widać
Kazimierz nad Wisłą. No i to jest park tutaj w Janowcu przy zamku, gdzie kończymy naszą wycieczkę jednodniową. Jeszcze na koniec punkt widokowy na Kazimierz. Pokażę też materiał nagrany dronem, ale to było we wrześniu 2018 roku.